Tomek pomaga Liskowi. Pewnego dnia, spacerując po lesie, Tomek znalazł pod drzewem małego, rudego liska. Zwierzątko siedziało skulone i rozglądało się dookoła przerażone. – Co ty tu robisz, malutki? – odezwał się Tomek, wyciągając do niego rękę. – Zgubiłeś się swojej mamie? Lisek żwawo umknął na drzewo i ani myślał podejść do chłopca. Patrzył tylko czujnie i nieufnie, w każdej chwili gotów czmychnąć w gęste zarośla. Tomek nie martwił się ucieczką, gdyż upewniła go, że lisek był zdrowy, a poza tym być może zwierzątko miało powód, żeby bać się ludzi. Tomek wiedział, że w takich sprawach potrzebna jest wyjątkowa ostrożność, cierpliwość i delikatność. Zamiast podejść do liska, pobiegł do domu po coś do jedzenia. Maleństwo na pewno musiało być głodne, a nic tak dobrze nie przełamuje lodów jak pyszne, słodkie mleko. Na szczęście w lodówce stał pełny karton. Tomek chwycił go, nie pytając nikogo o zdanie, i pobiegł z powrotem do lasu. Mam nadzieję, że mama nie będzie zła, pomyślał tylko. Lisek siedział w tym samym miejscu, w którym chłopiec zostawił go przed chwilą. Wydawało się jednak, że poczuł się pewniej, bo ciekawie nadstawił uszu. Kiedy Tomek zbliżył do jego pyszczka butelkę z mlekiem, maluch podszedł na drżących łapkach i zaczął ssać z apetytem. Kiedy w butelce nie zostało już ani kropli mleka, lisek stał się senny, dał się nawet wziąć na ręce i przytulił się do chłopca. Zajęty zabawą ze zwierzątkiem, Tomek nie zauważył, że spacerująca po okolicy Ania przypadkowo odkryła jego sekret. Ucieszył się jednak, że będzie miał pomocnika. Weźmiemy dużo kanapek dla siebie i mleko dla niego, zdecydowała Ania, gdy następnego ranka wybierali się do liska w odwiedziny. Najpierw go oswoimy, a potem zabierzemy do domu i będziemy się nim opiekować. Byłoby wspaniale, uśmiechnął się Tomek, ale niestety lisów nie wolno trzymać w domu. Dzieci zrobiły tak, jak postanowiła Ania. Z torbami pełnymi kanapek, lemoniady i mleka pobiegły do lasu. Podczas nieobecności Tomka lisek odszedł parę kroków i siedział teraz pod krzakiem malin. Jaki śliczny, jakie ma bystre oczka, zachwyciła się dziewczynka. Szkoda, że nie możemy go zatrzymać. Dzieci pogodziły się z tym, że lisów nie można trzymać w domu i że prędzej czy później musiałyby się rozstać ze swoim przyjacielem. Tomek rozłożył gazetę, żeby poszukać w niej adresu schroniska, do którego oddaje się znalezione w lesie zwierzęta. Mam, ucieszył się chłopiec, tu jest napisane, że schronisko jest otwarte przez cały dzień. Jeśli pożyczysz mi rower i ten stary wiklinowy koszyk, będę mógł odwieźć liska choćby dziś. Myślałam, że będzie mógł zostać z nami chociaż przez kilka dni. Ania zrobiła smutną minkę. A jeśli ktoś przed nami znalazł inne liski? Może jego rodzeństwo już tam jest i bardzo za nim tęskni? Chłopiec mówił bardzo rozsądnie, więc Ania zgodziła się, żeby jak najszybciej odwiózł zwierzątko. Tomek ostrożnie włożył liska do koszyka, wsiadł na rower i popedałował na farmę, gdzie opiekowano się porzuconymi zwierzętami. Późnym popołudniem Tomek dojechał do schroniska. Na wielkim, ogrodzonym terenie żyło całe mnóstwo najrozmaitszych zwierząt. W domkach, klatkach, budkach i zagrodach mieszkały psy, koty, króliki, osiołki, konie, a nawet kozy i sarenki.
Twój lisek będzie tu szczęśliwy, odezwał się do Tomka pracownik schroniska. I chyba mamy dla niego niespodziankę, uśmiechnął się i zmrużył oko. Tomek poszedł za nim w głąb podwórka, gdzie wśród niskich drzewek była mała zagroda. Siedział tam mały lisek, prawie taki sam jak ten, którego Tomek trzymał w koszyczku. Ojej, czy to jego braciszek? Ucieszył się chłopiec. Bardzo możliwe, odpowiedział opiekun zwierząt. Znalazł go dziś rano pan Leon, wracając z grzybobrania. Chłopiec wziął delikatnie liska na ręce i włożył do środka. Zwierzątka popatrzyły na siebie, obwąchały się i otarły pyszczkami. Od razu było widać, że cieszą się na swój widok. Dobrze, że lisek ma tu nie tylko opiekę, ale i towarzystwo, powiedziała Ania. Dzięki schronisku mamy teraz dwa liski, po jednym dla każdego, roześmiał się Tomek i zadowolony zaczął bawić się z jednym z malców. Możecie je odwiedzać, kiedy tylko będziecie mieli czas, dodał pracownik schroniska, a smakołyków, które przynieśliście, wystarczy im chyba na tydzień, uśmiechnął się. Po powrocie do domu dzieci opowiedziały wszystko rodzicom. Już wiem, dlaczego mleko znikało tak szybko z lodówki, powiedziała śmiejąc się mama. Patrzcie, co się stało tygryskowi. Wesołą rozmowę przerwał nagle Tomek. Chyba skaleczył się w łapkę, goniąc za myszą. Aniu, musimy czym prędzej pójść z nim do weterynarza. Tak jest, mamy nowe zadanie, odpowiedziała dziewczynka. Mistrzowie narciarstwa. Ania i Tomek jak co roku spędzali ferie zimowe w górach. Oboje bardzo lubili zabawy na śniegu, rzucanie się śnieżkami i wskakiwanie w śnieżne zaspy. Dawniej, kiedy byli mniejsi, jeździli tylko na sankach, ale teraz nadszedł czas, by nauczyć się jazdy na nartach. Nie było to łatwe zadanie, chociaż początkujący narciarze ćwiczyli na bardzo łagodnym zboczu. Dzieci co chwilę przewracały się, próbując zjechać choćby parę metrów. Narty rozjeżdżały im się na boki, kijki wypadały z rąk, śnieg miejscami wydawał się śliski jak lód. Wiesz, Aniu, odezwał się po paru nieudanych zjazdach Tomek. Sami sobie chyba nie poradzimy. Musimy wziąć kilka lekcji u prawdziwego trenera. Jeszcze tego samego dnia dzieci rozpoczęły naukę narciarstwa u pani Alicji. Najważniejsze to utrzymać równowagę, mówiła trenerka i pokazywała swoim podopiecznym, jak balansować ciałem, gdy narty chcą odjechać każda w swoją stronę. Po kilku ćwiczeniach Ania i Tomek stali już na nartach dosyć pewnie. Świetnie, ucieszyła się pani Alicja. Aby utrwalić nabyte umiejętności, zrobimy sobie teraz mały slalom pomiędzy chorągiewkami. Tomek wystartował pierwszy i szczerze mówiąc, nie szło mu to najlepiej. Dzieci, które trenowały dłużej niż on, chichotały pod nosem. Chyba nie chcę już jeździć na nartach. Zbuntował się w końcu chłopiec, a ponieważ oboje byli bardzo zmęczeni, postanowili, że wrócą do domu. Tam czekała już na nich pyszna kolacja. Nie lubię nart. Obrażonym tonem zakomunikował Tomek. Nie pójdę więcej jeździć. Ja też wolę spacerować po górach, niż przez cały dzień łapać równowagę, zgodziła się z nim Ania. Jak chcecie. Odezwał się tato z uśmiechem. Ale bardzo się wam dziwię. Nawet niedźwiedzie potrafią jeździć na nartach. Niedźwiedzie? Zdziwiły się dzieci. Jak to? No cóż, tato uśmiechnął się tajemniczo. Dzisiaj widziałem chyba dwa. To normalne. Każdy, kto mieszka w górach, potrafi jeździć na nartach. Ale jest już późno, idźcie spać. Ania i Tomek
poszli do swojego pokoju. Opowieść taty nie dawała im spokoju. Oboje długo nie mogli zasnąć. Czy to naprawdę możliwe, żeby miśki zjeżdżały na nartach? Zastanawiali się. Następnego dnia dzieci postanowiły, że wjadą kolejką krzesełkową na szczyt i z góry przyjrzą się wszystkim narciarzom. Ja chyba jednak nie jestem ciekawa, jęknęła Ania, gdy tylko stanęła w kolejce po bilety. Wstydziła się bardzo, ale nie mogła dłużej ukrywać, że boi się wysokości. Tego dnia Ania i Tomek, choć bardzo się starali, nie wypatrzyli misia. W domu przy stole nie dawali tacie spokoju, prosząc go, żeby powiedział im coś więcej. No już dość, dosyć tych pogaduszek. Jutro też jest dzień, myjcie zęby i spać. Zdenerwowała się w końcu mama i wysłała wszystkich do łóżek. Każdego dnia wczesnym rankiem Ania i Tomek wyruszali na stok, żeby zobaczyć niedźwiedzia. I zanim się spostrzegli, oboje umieli już całkiem sprawnie jeździć na nartach. Ani szło tak dobrze, że nieraz zostawiała kuzyna w tyle. Hej, zaczekaj na mnie! Nie zostawaj mnie tak, nie mogę się podnieść! Zawołał Tomek, który raz za razem wywijał koziołki na śniegu. Przecież to nie takie trudne, roześmiała się Ania. Podjeżdżając do chłopca, podała mu rękę i pomogła wstać. Łatwo powiedzieć, masz lepsze narty, naburmuszył się Tomek, bo było mu wstyd, że dziewczyna radzi sobie lepiej od niego. Nagle, kiedy oboje stali już na nogach i chłopiec otrzepywał się ze śniegu, przejechał obok nich niedźwiedź na nartach. Miał rude futro, sterczące uszy i wielkie, włochate łapy, w których trzymał kijki. Nie wierzę własnym oczom, krzyknął Tomek. Tato miał rację. Wiedziałam, ucieszyła się Ania i nim chłopiec zdążył na dobre się pozbierać, puściła się w pogoń za misiem. Prawdziwa niespodzianka czekała ich jednak dopiero u podnóża stoku. Otoczony gromadką dzieci stał tam ich niedźwiedź i rozdawał zaproszenia na darmowe naleśniki. Tylko, że tak naprawdę nie był to miś, ale przebrany za niego pracownik naleśnikarni. Ach, ten twój tato, nadąsała się Ania, zawsze musi nam robić jakiegoś psikusa. Mógł od razu powiedzieć, że ten miś nie jest prawdziwy. A ja tam się cieszę, odpowiedział Tomek. Pomyśl, jaki pożytek mielibyśmy z misia jeżdżącego na nartach. Słodkie naleśniki z bitą śmietaną są o wiele lepsze. Po chwili namysłu Ania przyznała mu rację i oboje rozsiedli się wygodnie przy jednym ze stolików naleśnikarni u misia. Poranna przejażdżka na nartach sprawiła, że byli bardzo głodni. Zamówili więc od razu po 3 porcje naleśników z serem, dżemem i jagodami. Dzieci, chcecie mieć zdjęcie z niedźwiedziem? Zapytała kelnerka, kiedy odstawiali talerzyki. Tak, tak, odpowiedziały dzieci i ucieszyły się na myśl, jaką minę na jego widok zrobią rodzice. Razem z kilkorgiem innych dzieci Ania i Tomek wyszli przed naleśnikarnię, by ustawić się do zdjęcia. Kierowca rajdowy. Wracając ze szkoły, Tomek i Andrzej zobaczyli na słupie ogłoszenie o mającym się odbyć wyścigu samochodowym. Obaj chłopcy natychmiast zdecydowali, że wezmą w nim udział. Ale żeby wystartować w wyścigu, trzeba mieć samochód, a przecież żaden z nich nie ma nawet motoroweru. Tomek jednak nie poddawał się w takich sytuacjach. Zamiast się martwić i narzekać, postanowił, że sam zbuduje sobie pojazd. W końcu nieraz pomagał wujkowi w warsztacie i wiedział, z jakich części składa się samochód. Przede wszystkim trzeba zbudować kabinę, w której będzie siedział kierowca. Na poddaszu domu, zamienionym już dawno na strych, leżało mnóstwo niepotrzebnych rupieci, które znakomicie nadawały się do tego celu.
Kilka gwoździ i parę metrów sznurka wystarczy, żeby zrobić z nich mocną konstrukcję. Budujesz samochód na niedzielny wyścig? Zainteresował się pan Leon. Chyba mam coś dla ciebie. I wyciągnął zza pleców komplet starych kół oraz prawie zupełnie nową kierownicę. Dziękuję. Teraz mam już wszystko, co trzeba, żeby zbudować wspaniały pojazd i wygrać zawody. Ucieszył się Tomek. Tomek zebrał wszystkie potrzebne materiały w ogródku i z zapałem zabrał się do pracy. Zanim ktokolwiek zdążył się obejrzeć, miał już gotowe całe podwozie. No, no, nie wierzył własnym oczom. Zachwyciła się Julka, która właśnie przyszła do ogrodu zobaczyć się z Tomkiem. Poczekaj, to dopiero początek, odpowiedział chłopiec, nie kryjąc zadowolenia. Jutro cały samochód będzie gotowy, a wtedy zabiorę cię na przejażdżkę. Przez cały czas, kiedy Tomek demonstrował Julce konstrukcję pojazdu, zza krzaków obserwował ich Andrzej. Julka zauważyła go pierwsza. Hej, Andrzej, zobacz, jakie piękne auto buduje Tomek. Ale Andrzej odwrócił się i zaczął uciekać. Co mu się stało? Zdziwił się Tomek. Przecież też chciał wziąć udział w wyścigu. Chociaż zachowanie kolegi bardzo go zdziwiło, Tomek nie miał czasu długo się nad tym zastanawiać. Trzeba było jeszcze podokręcać koła, zamontować hamulce, no i przede wszystkim pomalować całość, żeby pojazd wyglądał jak prawdziwy bolid. Wiesz co? Powiedziała Julka mrużąc oko. Namaluję z przodu wielką czerwoną jedynkę. Będzie jak znalazł, kiedy już wygrasz wyścig. Nadeszła wreszcie niedziela, dzień wyścigu. Na starcie koło garażu pana Leona wszystko wyglądało jak podczas prawdziwych zawodów. Była rampa, na której prezentowano wszystkie pojazdy i długi stolik sędziowski, a pośród tłumnie zebranej publiczności krążył nawet pan z radia. A było na co popatrzeć. Do wyścigu stanęło tak dużo samochodów, że musiały się ustawić w czterech rzędach. Były wśród nich pojazdy z dachami i kabriolety, z szybkami i bez, takie, które miały drzwiczki i takie, do których po prostu się wskakiwało. Wszyscy kierowcy mieli na głowach kolorowe kaski. I w końcu sędzia opuścił kraciastą chorągiewkę i na ten znak wszystkie samochody ruszyły z miejsc. Tomek był tak przejęty wyścigiem, że zagapił się na starcie i jechał teraz za czerwonym autem jakiegoś chłopca. Zawodnicy rozpędzali się coraz bardziej, gładko pokonując zakręty. Drzewa po obu stronach drogi, domy i wiwatująca publiczność zlewały się w jedną kolorową plamę. Tomek starał się jak mógł, ale nie udawało mu się wyprzedzić czerwonego samochodu. Nagle, zaraz za zjazdem z niewielkiego wzniesienia, jadący na czele samochodzik wypadł z trasy. Przejechał przez przydrożne krzaki i utknął w rowie. Tomek natychmiast zatrzymał swój pojazd i pobiegł do chłopca, który siedział na trawie i rozcierał stłuczone kolano. Andrzej, co ty tutaj robisz? Tomek był bardzo zaskoczony, widząc swojego kolegę. Ty zawsze wszystko robisz najlepiej, odparł Andrzej i zrobił smutną minę. Chciałem wziąć udział w wyścigu, aby pokazać wszystkim, że ja też coś potrafię. Tomkowi zrobiło się bardzo przykro, że nie poprosił Andrzeja, aby razem przygotowali się do wyścigu. Wiedział jednak, jak mu to wynagrodzić. Wskakuj, zawołał i wskazał mu swój samochód. Andrzej stanął na tylnym zderzaku. Tomek usiadł za kierownicą i tak razem dojechali do mety. Julka już na nich czekała. Co się stało? Zaczynałam się o was martwić. Mieliśmy po drodze mały wypadek, tłumaczył Tomek. Przeze mnie nie wygrałeś, dodał cicho Andrzej. Daj spokój, machnął ręką Tomek. Najważniejsze, że wszyscy jesteśmy cali i zdrowi. I tak zebraliśmy chyba najwięcej oklasków. Możemy iść na lot.